Instrukcja obsługi dozownika mydła. Ona się dziwi, że ja się rzadko myję. Ścisek. Ty masz jakieś papiery, Ścisek? Ty się chcesz ze mną rozwieść, Ścisek? Ale Boże? Ale Boże? Ale Boże? Ale Boże? Ale Boże? Ale Boże? Ale Bożenka, ale Bożenuś, słonko ty moje wiecznie zaćmione. Ja się w życiu z tą nie rozwiodę, mnie smoczyca nie pozwala. Ta ze Szmryka? Nie, ta z Grudziądza. O, moja mamusia mieszka w Grudziądzu. Przypadek? Oj, Ścisek, ty tak do mnie przykro mówisz, a ja cię i tak kocham. Dobra, dobra, co chcesz? Odkryć ogórki. Skąd ogórki? Biedronki. Podobno w kolejkach długo się stoi, wiesz? To jest. A to od twojej matki, to gdzie? A Ścisek, pamiętasz? Jak... się przez 2 tygodnie tak źle czułeś? Boże, no! No co? Mama powiedziała, jak masz wywalić, to lepiej niech Ścisek zje. Chłopie! Ścisek, patrz! Ty mi odkryciłeś ogórki, a ja się cieszę. My to jesteśmy małżeństwo idealne, nie Ścisek? Bożena, Bożena, co ty robisz, Bożena? Uśmiecham się do ciebie. Chodź. No, cieszę się. Ja myślałem, że ja ci jakiś skurcz w pysk złapał, wiesz? Ścisek, w tym uśmiechu się zakochałeś. Bożena, ja przed tym uśmiechem spierdzielałem. To tak, tak to było. A my jesteśmy małżeństwo idealne, Bożenka. My jesteśmy prawie idealne małżeństwo. Prawie, Bożenka. Ścisek, jak my nie jesteśmy małżeństwo idealne, to ty mi powiedz, kto jest małżeństwo idealne, Ścisek? Kwiatkowski spod piątki. To jest małżeństwo idealne, Bożena. Ale Ścisek. No przecież Kwiatkowska nie żyje już 15 lat. Widzisz, można. No to Ścisek, no to żeby między nami do takiej sytuacji nie doszło, Ścisiu, no to ty mnie całuj, mi Ścisiu. To ty mi dawaj buziolka, dawaj mi cmokolka, chodź tu do mnie, dawaj tu. Ścisiu, Ścisiu. Ścisiu, chodź, no bo wiesz, no bo jest już ciemno, Ścisek. I wszystko jedno. Ścisek, no chodź. No Ścisek, no chodź. No Ścisek, no dawno nie było. A Bożenka, do rocznicy jeszcze daleko jest. No ale Ścisek, jak ostatnio była rocznica, no to też nie było. Bo ty coraz bardziej do matki podobna jesteś. Byś była podobna do ojca, to było łatwiej. By po wszystkim może i flaszkę postawił, albo co? Z tobą to... A Ścisek, a wiesz,
Że ja ostatnio spotkałam Teresę? Nie interesuje mnie to w ogóle, Bożena. W ogóle mnie to nie interesuje. A wiesz, co ona mi powiedziała? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Że moja siostra ma chłopaka Murzyna. Ale twoja matka się nie może o tym dowiedzieć. No, ona by tego nie przeżyła. O nie, to dzwoń! No już dzwoniłam! No i? Nie odbiera. Aż k***pek to pech. O, cię, patrz, patrz. Szósty zmysł ma Franca. Ona wyczuwa zagrożenie, wyczuwa zagrożenie. A Zizek, a wiesz, a ja z tą Teresą to ja rozmawiałam na różne takie bardzo ważne tematy, wiesz? I ona mnie zapytała taką jedną bardzo ważną rzecz, Zizek. Kto u nas w domu rządzi, Zizek? I ja nie wiem. Bożenka, zanim ja ci odpowiem, kto u nas w domu rządzi, to ty tak. Wypierz firany, wymyj okna, odkurzaj całą chałupę, odmaluj przedpokój, napraw tą szafkę co 3 miesiące nie naprawiona, wynieś śmieci, wysprzątaj samochód, ugotuj obiad, przynieś mi piwo pilota, ja ci powiem, kto rządzi u nas w domu, Bożena. Zdzisek, ja to wszystko zrobię w 5 minut. Tylko ty mi najpierw powiedz, Zdzisek, kto u nas rządzi w domu, Zdzisek? Ty, Bożenka, rządzisz, ty. Zdzisek i ja? Tak, Bożenka, ty rządzisz, bo władza to obowiązki. No, możemy tak. Dlatego ja cię we władzę nie wpieprzam. No, no Zdzisek, no. No niby władzę mam ja, niby ja. A pilota trzymasz ty? Oj, Bożenka, daj spokój. Nie no, dla mnie to jest jakaś tajemnica poliszynszyla. Tak, Zdzisek, są takie słowa. A czy ty kiedykolwiek, no, czy widziałeś encyklopedię? A ja znam kogoś, kto widział. Zdzisek, ja wczoraj szłam koło biblioteki. Dwa razy? No. A wiesz, jak ja szłam? A wiesz, jak ja szłam? Ja tak szłam, że ze całe łokcie zdarłam. No. Tak się ocierałam o te kultury, Zdzisek. Zobaczyłam, jak wypierdzieliłam do tej... Weszłam do tej biblioteki, Zdzisek, to było trzecie piętro. Ja tam weszłam, tam był pokój 2x3 cały w książkach. Ja w życiu na oczu tylu książek nie widziałam naraz, Zdzisek. Co? Naprawdę ja byłam w takim szoku, że tak się cofałam, Zdzisek, do okna. Ja wzięłam po prostu, ja z tego okna wypadłam. Zdzisek, ja byłam w takim szoku, że mi się nic nie stało. A jakiś tytuł już, jak tam byłaś, to coś widziałaś? Jakiś tytuł, książkę, coś? Tak, widziałam tytuł. Taka była jedna na środku, wielka książka z obrazkami. Była super. O gotowaniu. A o czym? O gotowaniu. O gotowaniu? Na. A tytuł? Makutra. Makutra? A nie, to nie była makutra. Nie? To nie była, to była Kama Sutra. Bożena, niech cię ręka boska broni, żeś ty do tej książki zaglądała, Bożena. To w ogóle nie jest o gotowaniu książka, Bożena. O pieprzeniu? Nie, zupełnie o czym innym, to jest to, o czym się nie lubisz, nie znasz i w ogóle tam nie zaglądaj. O czym? O majsterkowaniu to jest, Bożenka. Tam w ogóle nie wolno zaglądać. A pilota trzymam ja, bo to jest taki mój mały ruch oporu wobec swojej władzy absolutnej. Coś muszę mieć dla siebie w domu, także tam nie zaglądaj, to... No. A Zdzisek, a wiesz, że jak ja ostatnio oglądam telewizję, ja naprawdę stwierdzam, tam są takie fantastyczne programy, Zdzisek. Wszystkie na takim bardzo wysokim poziomie i naprawdę wszystkie takie specjalnie pode mnie. Na pewno, Bożenka, na pewno. Tak. I Zdzisek, rano jak się wstaje, jak się włącza telewizor, ja włączam. Jak cię brałem, to wiedziałem, Bożenka, że ty włączasz. Że... Tak, ty mnie brałeś. I Zdzisek, i wiesz, i rano lecą takie zagadki, wiesz? 70, chyba z 70 takich zagadek, nie? Albo... Ile? Z 70. Albo 90, albo... I tak... Jedna za drugą, tak 70. Zdzisek, ja wyobraź sobie, że ja od razu odpowiedź znam na o tyle. Na 70. Nie.
Zdzisek, wyobraź to sobie sobie. Na 70. Na 70. Albo na 90. To jest sporo są. Bożenka. Bożenka. Ile to jest? Ile to jest? Weź. Ja coś źle policzyłam, nie? Coś źle pokazałam. Czekaj, to będzie tak. Będzie 2 w pamięci. 3,7 to będzie nawias, bo to w nawias. Wszyscy mi mówią, weź jak nie, weź sobie w nawias. Weź w nawias, że ci się wiesz. Ci lepiej zrobić się samo, się tam, tu się samo, wszystko potęg. To weź sobie do potęgi drugiej, to będziesz przynajmniej wiedziała, że wszystko będzie po prostu parzyste. No bo to w nawiasie, to wiesz. I do potęgi drugiej to zawsze wyjdzie parzyste. To nie ma bata, to będzie parzyste. Potem co tam jeszcze jest? Jest na przykład taki bardzo fajny, taki bardzo popularny, fajny pierwiastek jest 9. To jest bezproblemowa sytuacja. To po prostu wiesz od razu, ile to jest. A potem myślę, że jakiś taki jest, nie wiem, jakiś taki tangens, kotangens, gdzieś to sobie powyciągasz, jeszcze jest jakaś takie ciągi. Jeździsek. Moja odpowiedź grzmi 2. Bożenka, jaka to jest stacja telewizyjna? TVP ABC. Bożenka, no proszę cię, no. Ale Zdzisek, ale wiesz, co dzięki temu się stało, Zdzisek? Coś dzięki ja temu? Ja dzięki temu wymyśliłam grę. Ty wymyśliłaś grę. Bożenka, tak. Weź mnie, nie kłam, proszę cię, że ty naprawdę coś wymyśliłaś. Naprawdę, Zdzisek, wymyśliłam grę w cyferki. O, jeszcze w cyferki. To no, super, na pewno. Tak. Zagrasz ze mną? A muszę w to grać, to może... Musisz, powiedz jakąś cyferkę. 4. 5, wygrałam. No, nie będę gadał. Oj, Zdzisek, jaki ty jesteś głupi. O, fajne, te poranki to fajne. I Zdzisek, dalej są jeszcze takie, są inne programy, wiesz? Jest taki koło południa, leci taki program, on jest medyczny. I Zdzisek, wiesz? I ostatnio mówili, Zdzisek, w nim, że jest taka cholera. No, jest. I ona wykańcza ludzi. Wszystko się zgadza. Widzisz, tak, o czym to jest? O twojej matce. I dalej później są jeszcze takie, wiesz, jest taki jeden program muzyczny, wiesz? No tam się muzykę zgadywuje po nutkach. I jak ostatnio oglądałam, to tam jest taki facet jak ty. Identyko. Kropka był, w kropkę, dobra. Skóra zdjęta, wypisz, wymaluj. Słuchaj. Ci mówię, 2 krople wody. W telewizorze? Taki był? Kurde, też taki przystojny? Też nic nie zgadza. Chyba, że ja to rozmawiam. No i Zdzisek, wiesz, ja to ci powiem, że ja to bym mogła być taką gwiazdą telewizji, Zdzisek, wiesz, naprawdę. Ja bym się naprawdę do tego, Zdzisek, nadawała, bo ja mam do tego wszelkie potrzebne predysproporcje. Tylko do jakiego programu bym się dzisiaj najbardziej nadawała? W jakim była najlepsza, najfajniejsza, żeby wszyscy mówili wa. To jest ta żona Zdziska, wiesz, taka elegancka, taka trochę moluk, taka trochę torbiska, taka sobie chodzi elegancka z tymi siatami, z tymi warzywami, wychodzi sobie tu, to tam, taka naprawdę taka obyta i taka Zdziskowa. Więc mi powiedz dzisiaj, w jakim programie by była najlepsza, najfajniejsza? W jakim? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to by się sprawdziło.